Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W po ostatnim tygodniu indeks surowcowy Thomson Reuters Jefferies marginalnie obniżył się. Na poziom syntetycznego indeksu miał wpływ z jednej strony spadki w grupie metali bazowych, szlachetnych oraz surowców rolnych, a z drugiej strony wzrosty w grupie surowców energetycznych. Na giełdzie jej większość metali bazowych straciła. Najwięcej zyskały ceny ołowiu, najwięcej spadły ceny niklu. Miedź solidnie obniżyła się. Na giełdzie szankarskiej metale zachowały się mieszanie i podobnie jak na londyńskiej doszło do spadku cen miedzi. Wśród metali szlachetnych mieliśmy do czynienia głównie ze wzrostami jedynie spadły ceny złota, najbardziej wzrosły ceny platyny. W grupie surowców energetycznych mieliśmy do czynienia ze wzrostami jak i spadkami ceny węgla energetycznego zachowały się mieszanie w Europie ceny węgla wzrosły. Ropa naftowa zyskała. Wśród surowców rolnych na giełdzie szikagowskiej dominowały spadki na giełdzie parskiej ceny pszenicy oraz kukurydzy Spadły. ceny fratusowców Cyprik mierzone indeksem Validai obniżyły się. Na poziom indeksu złożyły się spadki dwóch sobie indeksów – Capesize oraz Panamax. Z kolei ceny fratusowców płynnych mierzone indeksem Clean Tankers kontynuowały spadki. Miedź na giełdzie londyńskiej spadła do poziomu w okolicach 6000 dolarów za tonę. Na ceny miedzi miały wpływy na dane makroekonomiczne, umacniające się dola amerykańskiej oraz głębszy deficyt na rynku tego metalu. Ze Stanów Zjednoczonych na dane makroekonomiczne z punktu widzenia rynku socowego były dobre. Sprzedaż domów na rynku wtórnym w czerwcu obniżyła się i była poniżej oczekiwań rynkowych. Nieco lepsze były dane dotyczące sprzedaży domów na rynku pierwotnym. Wstępne wskaźnik koniunktury mają w sektorze przemysłu oraz usług zalipiec były mieszane. Dla przemysłu wska spadł do poziomu stagnacji, a dla usług wzrósł ponad oczekiwany poziom. Bardzo dobre były dane dotyczące zamówień na dobra trwałe. Zestawy euro wskaźniki koniunktury PMI z sektora przemysłu oraz usług spadły. Szczególnie słabe okazały się dla przemysłu, gdzie pogłębia się recesja. Z państwa środka istotnych danych makroekonomicznych nie było. Dolar amerykański umocnił się w wyniku całkiem dobrych danych ze Stanów Zjednoczonych i jednocześnie słabych ze euro. W minionym tygodniu zostały opublikowane dane dotyczące produkcji i popytu na miedź. W pierwszych czterech miesiącach na rynku miedzi wystąpił deficyt na poziomie ponad 150 tys. ton, ponad 2,5 krotnie większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponadto wydobycie miedzi w koncentracie spadło o 90% rok do roku, produkcja miedzi rafinowanej pozostała bez zmian, a popyt wzrósł o 1,1% rok do roku. Zapasy miedzi na koniec czerwca wyniosły 417 tysięcy ton, mniej niż to było w poprzednich. Miesiącach. Ceny złota spadły do poziomu około 1420 dolarów za uncję. Na złoto negatywnie oddziaływało umocnienie się dola amerykańskiego w wyniku lepszych danych ze Stanów Zjednoczonych. Niemniej, skala umocnienia dola amerykańskiego znacznie słabiej przekłada się na spadek cen kursza, co jest związane z wyższym ryzykiem geopolitycznym oraz oczekiwaniami rynku na agresywne obniżki stóp patentowych za oceanem. Ceny ropy naftowej brano umiakowanie wzosy do poziomu około 63 dolarów za bełkę. Głównym czynnikiem, który przeważył na wzroście cen surowca był silny Spadek zapasu całej Europie za ocenę. Zapasy spadły o prawie 11 milionów obełek, natomiast nieznacznie spadły zapasy gotowych paliw. Rynek spodziewał się spadku zapasów, ale nie w aż tak dużej skali. Czarnemu złotu pomaga oczywiście utrzymujące się napięcie związane z Iranem. Wielka Brytania pracuje nad stworzeniem koalicji państw europejskich w celu ochrony przepływu tankowców w rejonie dziesiny Ormus. Dziękuję za uwagę, mówił Adobecka, statek Peko Banku Polskiego.